Witam moi drodzy na kolejnej wyprawie. Tym razem znalazłem bardzo stary domek. Wątpię, że będzie jakieś wyposażenie, ale bardzo chciałem zajrzeć do niego. Tu gdzieś, w tym buszu dokładnie, jest wejście. Zaraz je znajdziemy i wbijamy do środka. Zobaczcie, całkowicie schowany w zaroślach, w krzakach. Już go widać w oddali. Zobaczcie na jego konstrukcję. Zresztą podejdziemy bliżej. Podejdziemy bliżej i zobaczymy, jak wygląda konstrukcja tego domu. Zobaczcie. Są to belki. Wszystko stoi na balach. I jest tak jakby uszczelnione gliną. Najprawdopodobniej glina chroniła, by chłód nie dostawał się do środka. Tu można zobaczyć to z bliska. Dziwi mnie, że stoi jeszcze taki domek. O, tutaj mamy choinkę. Niestety ktoś przestał ją podlewać. Zobaczcie, nawet studnia została. Nie jest zbyt głęboka i częściowo zasypana. Szkoda, że nie zachował się sprzęt do wciągania wiaderka z wodą. Tutaj mamy wejście. Zobaczcie, zauważcie, że z tej strony jest obite blachą. Wow, jaki nietypowy kluczyk. Jesteśmy w środku. Zobaczcie, jak wygląda. Bardzo stare budownictwo. Pokryte. Najpierw widać niebieską farbą, później zieloną. Pomiędzy belkami widać jeszcze słomę. O, tutaj bardzo stary piec. Najprawdopodobniej ogrzewał tą chatkę. Ale bardzo głęboki. Tutaj mamy resztki wyposażenia. O, nie wiedziałem, że spotkamy kogoś na urbexie. Siemanko, chcesz nam coś powiedzieć? Subskrybuj kanał Pepol Urbex. Na dole, po prawej stronie, znajdziesz przycisk subskrybuj. Musisz go wcisnąć i automatycznie będziesz na bieżąco. Dzięki za cynk, stary. Kanapa już bardziej nowoczesna. Stare noże z aluminiową rączką. To będzie najprawdopodobniej wszystko z wyposażenia. Tutaj mamy coś jeszcze. A tutaj jest całkowicie rozebrany piec. Najprawdopodobniej chcieli odzyskać złom. Tak jest. Raczej się nie mylę.
tej kwestii. Szuflady. Czy będzie coś w szufladach? Niestety szuflady puste. Ktoś już wyłamał je chyba nawet. A co mamy z tej strony? Stolik. Widać, że sufit się zarwał. Czyli na strych lepiej nie wchodzić. Malutkie okienko. Sprawdzimy, co zostało w reszty pomieszczeniach. Sprawdzimy resztę pomieszczeń. To taśma. Tu co mamy? Czyżby to był wychodek? Oj, nie wiem, ciężko mi powiedzieć teraz. Dziura jest. Zastanawiam się, ile taki dom może mieć lat. Tutaj mamy kości, najprawdopodobniej zwierząt. Kawałek uzębienia. Kilka desek. Piła moja, twoja. Kto miał z nią do czynienia, wie, o czym mówię. Zobaczcie, że wokoło same drzewa. Dom całkowicie zarósł roślinnością. No nie, tu mamy wychodek. Od dawna nikt tutaj nie korzystał z niego. Tutaj młotek i trochę drutów. A tutaj wejście na strych. Trochę licha ta drabina. Ale kawałek mogę wejść i zajrzeć. Jak widzimy, strych całkowicie pusty. Widać trochę słomy z daleka. A tak poza tym, to nic ciekawego. Nawet nie będę wchodził. Zauważcie, że konstrukcja dachu jest już pokryta blachą. Nie są to dachówki.
Dotarliśmy na zewnątrz. Jak widzicie, niewiele wyposażenia zostało, ale mam nadzieję, że podobał wam się film, że warto było zajrzeć do środka. Dom jest na pewno bardzo stary. Z tego miejsca będę żegnał się już z wami. Mam nadzieję, że widzimy się znów za tydzień w piątek o 20:00. Na razie, trzymajcie się.